Donald Tusk ostatnio wywołuje ogromne emocje nie tylko w Polsce, ale i w całej Unii Europejskiej. Jego komentarze na temat bieżącej sytuacji politycznej na świecie wstrząsnęły milionami, a teraz pojawił się zadziwiający pomysł pewnego Brytyjczyka. Czy szef Rady Europejskiej zostanie premierem Wielkiej Brytanii? Donald Tusk jest jednym z niewielu polskich polityków, któremu udało się zyskać ogromny szacunek na arenie międzynarodowej. Choć obecnie pełni funkcję szefa Rady Europejskiej, powoli zbliża się koniec jego kadencji, a wraz z tym pojawia się coraz więcej spekulacji na temat jego dalszej kariery. Sugerowano już, że wróci do Polski i zatrzęsie naszą sceną polityczną, teraz jednak głośno jest o zupełnie innym pomyśle. Przez swoje szokujące komentarze dotyczące negocjacji Unii Europejskiej w Wielkiej Brytanii, Donald Tusk opisywany był przez media we wszystkich europejskich krajach. Teraz jeden z Brytyjczyków wpadł na pomysł, by szef Rady Europejskiej został premierem Wielkiej Brytanii. Donald Tusk zaskakująco o wychodzeniu Wielkiej Brytanii z UE. Kwestia wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej od dawna spędza sen z powiek nie tylko Brytyjczyków, ale i wielu mieszkańców Europy. Marcowy termin wyjścia stoi pod dużym znakiem zapytania, a coraz głośniej mówi się o twardym Brexicie. Ostatnio kontrowersyjną sprawę skomentować postanowił również Donald Tusk, a jego słowa odbiły się szerokim echem w mediach. Zastanawiam się, jak wygląda to wyjątkowe miejsce w piekle dla tych, którzy promowali Brexit bez jakiegokolwiek zarysu planu, jak przeprowadzić go bezpiecznie, napisał na swoim Twitterze. Takie zachowanie zostało ostro skrytykowane przez polityków z wielu krajów, jednak najwidoczniej spodobało się niezadowolonym z wyjścia z UE Brytyjczykom, którzy wpadli na niecodzienny i zaskakujący pomysł. Zaskakujący pomysł Brytyjczyka. Okazuje się, że Donald Tusk przypadł do gustu Brytyjczykom i to bardziej, niż ktokolwiek mógłby przypuszczać. Prowadzący na Twitterze popularny profil internauta, będący zwolennikiem pozostania w Unii Europejskiej, zdecydował się na zaskakujący krok. Stworzył ankietę zatytułowaną „Kto byłby lepszym premierem”, a w odpowiedziach obok Theresy May i lidera Partii Pracy Jeremiego Corbyna umieścił właśnie Donalda Tuska. Jak się okazało, głosowanie bardzo szybko zyskało gigantyczną popularność. Wzięło w nim udział ponad 6600 użytkowników, a aż 89% z nich to właśnie Polaka uważa za odpowiednią osobę na to stanowisko. Co prawda Tusk jeszcze całej sprawy nie skomentował, miejmy jednak nadzieję, że zdecyduje się odnieść do tego niezwykłego głosowania.